Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą nieco inną niż większość na moim kanale, ponieważ będą to wydarzenia z Azji Południowo-Wschodniej. Już na początku muszę również zaznaczyć, że ta szokująca tragedia zawiera aspekty, które mogą być cięższe dla widzów o słabszych nerwach. Zanim jednak przejdę do przedstawienia sprawy Jane Parangan Lapuebli, to pozwólcie, że powiem kilka słów o partnerze dzisiejszego odcinka, którym jest Letty Shops. Jest to serwis cashback, który miałam już okazję Wam polecać, jednak tym razem mam dla Was coś wyjątkowego, ponieważ oprócz oczywiście zwiększonych cashbacków na Black Friday i okres świąteczny, Letty Shops przygotowuje także loterię, w której główną nagrodą jest 100 tysięcy złotych. Taka kwota na pewno każdemu pomogłaby w realizacji marzeń, jakiekolwiek by one nie były. Czy jest to wymarzona podróż, rozpoczęcie drogi do kupna nieruchomości lub otworzenie biznesu, albo po prostu inwestycja i pomnażanie tych środków na przyszłość. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy po prostu dokonać zakupów z cashbackiem Letty Shops. Jeśli nie macie jeszcze konta, to serdecznie do tego zachęcam. Rejestracja zajmuje dosłownie kilka minut. Następnie na koncie należy wejść w zakład Loteria i zaakceptować wszystkie warunki, czyli dwa obowiązkowe oświadczenia i kliknąć przycisk Biorę udział w loterii. Otrzymacie wtedy wiadomość mailową z potwierdzeniem i od tej chwili jesteście już uczestnikami tej loterii. Na zgłoszenie jest czas od 20 listopada 2023 roku od 2 w nocy do 22 grudnia do godziny 18. Później wystarczy tylko zrobić normalne zakupy w którymś z wybranych sklepów, którymi są Allegro, Sinsay, Media Expert, Obuwie, RTV Euro AGD, Zooplus, Lounge by Zalando, Mediamarkt, Empik, Answer oraz Modivo. Losowanie zwycięzcy odbędzie się 22 lutego 2024. Za każde zakupy otrzymacie po jednym losie i każdy z nich zwiększa szansę na wygraną. Warto skorzystać z okazji, zwłaszcza teraz, jak i tak większość z nas będzie robić zakupy na Black Friday, Cyber Monday albo zbliżające się święta. I przy tej okazji, oprócz zniżek oferowanych przez same sklepy, można skorzystać ze zwiększonego cashbacku od Letty Shops nawet do 30% i jeszcze wziąć udział w loterii. Ja sama od lat korzystam z Letty Shops na co dzień, ponieważ często robię zakupy online, na przykład na Allegro albo w sklepach z elektroniką. I dzięki wtyczce nie muszę nawet pamiętać, żeby aktywować cashback, tylko sam pojawia się na ekranie i z każdego zamówienia mogę odzyskać kilka, a nawet kilkanaście procent kwoty zakupu z powrotem na konto. Nie mogłam więc sama nie skorzystać też z okazji udziału w loterii, przy okazji zakupów, które i tak planowałam zrobić na Allegro i na pewno do 22 grudnia uda mi się zebrać jeszcze kilka dodatkowych losów. Zachęcam Was więc do rejestracji. Informacje o działaniu Letty Shops, aktualnych specjalnych promocjach i szczegóły na temat loterii znajdziecie w opisie. A teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli sprawy Jane Parangan Lapuebli. Po południu, w piątek 9 września 2005 roku o godzinie 13, 41-letnia Malezyjka Maria Yi Murutam wykonywała swoje codzienne obowiązki, sprzątając dworzec. W pewnym momencie kobieta znalazła porzuconą niebiesko-czerwoną sportową torbę w pobliżu ściennego muralu na stacji podziemnego metra MRT Orchard w Singapurze. Wiedziona ciekawością, Maria zajrzała do torby i dokonała przerażającego odkrycia. W środku znalazła odciętą głowę młodej kobiety, a także ręce i nogi zapakowane w dwa osobne czarne worki na śmieci. Kobieta natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy i chwilę przed 14 miejsce ogrodzili funkcjonariusze. 5 godzin później, około 18, 41-letni urzędnik Alvin Lim Seng Leong dokonał kolejnego makabrycznego odkrycia. Szedł na przystanek autobusowy na Lorne Road i w pobliżu stołówki znalazł czarną torbę na kółkach.
Wokół przedmiotu roiło się od much, co zwróciło uwagę mężczyzny. Okazało się, że w torbie znajduje się tors kobiety ubrany w brązową bieliznę. Śledczy byli zszokowani odkryciami tamtego dnia. Porzucenie części ciała w miejscach publicznych było zachowaniem, z którym do tej pory nie mieli jeszcze styczności. Ktokolwiek stał za tą brutalną zbrodnią, chciał, żeby szczątki zostały odnalezione. Dr Wee Kang Po, starszy patolog sądowy Urzędu do Spraw Nauki o Zdrowiu, ustalił, że części ciała należały do tej samej osoby. Odciski palców ofiary pozwoliły zidentyfikować ją jako 26-letnią filipińską pokojówkę Jane Parangan La Pueble, której zaginięcie pracodawca zgłosił dzień przed odkryciem poświartowanych zwłok. Według raportu doktora Wee przyczyną śmierci było uduszenie. Na szyi zmarłej znajdowały się siniaki to potwierdzające. Poza tym miała także krwiak, dwa duże siniaki i ranę szarpaną na twarzy, duży siniak na lewym łokciu, kilka siniaków różnej wielkości na kostce, goleni, kolanie i udzie. Na prawej ręce dziewczyny znajdowały się trzy powierzchniowe, równoległe nacięcia oraz ślad ugryzienia z odciśniętymi 7 ludzkimi zębami. Na prawej nodze miała kilka siniaków na kostce, kolanie i goleni, rozcięcie na kolanie i tylnej części pięty, a w organizmie zmarłej nie znaleziono żadnych trucizn, alkoholu czy innych środków odurzających. W chwili śmierci Jane była zamężna i miała 9-letniego syna. Policja rozpoczęła śledztwo w sprawie morderstwa dziewczyny. Na podstawie podartych stron z gazet, w które zawinięto odcięte części ciała, odkryto nazwisko i adres indyjskiego imigranta mieszkającego w apartamentowcu w Serangoon. Wśród papierów był także egzemplarz International Herald Tribune, na który naklejono naklejkę z danymi. Pan Prakash Malia 08-23, Sunglade 9, Serangoon Avenue 2. Śledczy udali się pod ten adres, pod którym, jak się okazało, mieszkał poszukiwany Hindus wraz z żoną i pokojówką. Policjanci od razu zwrócili uwagę na zachowanie pochodzącej z Filipin 29-letniej pokojówki Gwen Guarlejo Aguilar i postanowili ją przesłuchać. Kobieta przyznała, że znała ofiarę i że były przyjaciółkami. Zaprzeczyła jednak, żeby wiedziała cokolwiek na temat aktualnego miejsca pobytu Jane, a tym bardziej losu, który ją spotkał. W obecności pracodawców policjanci przeszukali pokój Gwen i tam, na spodniej stronie materaca oraz na podłodze pod łóżkiem, znaleziono ślady krwi. Później w koszu na śmieci zabezpieczono również podarte pozwolenie na pracę wypisane na dane Jane oraz etykietę z walizki, w której znaleziono szczątki 26-latki. A w szafce w kuchni znaleziono również otwarte opakowanie czarnych worków na śmieci, tasak i siekierę. Właściciele domu stwierdzili, że nigdy wcześniej nie widzieli tych przedmiotów i tasak oraz siekiera z pewnością nie należały do nich. We wczesnych godzinach porannych 10 września 2005 roku Gwen została aresztowana. Podczas kolejnego przesłuchania Filipinka cały czas obstawała przy swojej niewinności. Twierdziła, że nie wie nic na temat śmierci swojej przyjaciółki. Przyznała jednak, że tamtego dnia spotkały się, jednak twierdziła, że Jane opuściła mieszkanie cała i zdrowa. Mimo tych zeznań, Gwen została wkrótce oficjalnie oskarżona o morderstwo. Wszystko wskazywało na to, że zabiła i poćwiartowała swoją koleżankę i że tego wszystkiego dokonała w domu swoich pracodawców. W chwili aresztowania Aguilar była zamężna i miała 2 synów. Pochodziła z Ilocos w północnym Luzon na Filipinach. Jej mąż Edwin Aguilar wraz z krewnymi przybył do Singapuru po otrzymaniu wiadomości o aresztowaniu żony. Sprawa ze względu na swoje makabryczne okoliczności szybko trafiła na pierwsze strony gazet zarówno w Singapurze, jak i na Filipinach.
3 miesiące wcześniej w singapurskim Kallang miało miejsce inne szokujące morderstwo o podobnej charakterystyce. 50-letni Leong Siew Chor udusił swoją kochankę, 22-letnią Chinkę Liu Hong Mei i poćwiartował jej zwłoki na 7 części. Zrobił to, aby ukryć przed żoną swój trwający od roku romans oraz ukraść pieniądze i karty kredytowe należące do Liu. Części ciała kobiety zapakował do toreb, które następnie umieścił w kartonach i wyrzucił do rzeki. Zorganizowano ogromną akcję poszukiwawczą. 30-osobowy zespół śledczych przeszukiwał brzegi i krzaki w pobliżu rzeki Kallang. Wykorzystano także łodzie patrolowe, które przepłynęły rzekę aż do jej ujścia w poszukiwaniu zaginionej głowy, stóp i nóg. Ostatecznie stóp Liu nigdy nie odnaleziono. Dopiero po 10 godzinach przesłuchań 50-latek w końcu przyznał się do odebrania życia swojej kochance, jednak uparcie twierdził, że zrobił to za jej zgodą i że to była część ich samobójczego paktu. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny znaleziono tam częściowo uszkodzony tasak do mięsa, młotek, kilka gazet z brakującymi stronami, reklamówki oraz ręcznik, który mężczyzna najprawdopodobniej udusił Liu. Proces Leonga trwał 16 dni i mężczyzna ostatecznie został uznany za winnego i skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 30 listopada 2007 roku. Ze względu na wiele podobieństw między tymi zbrodniami zaczęto podejrzewać, że morderstwo Jane mogło być naśladownictwem tej zbrodni. Szukano jakichkolwiek, nawet najmniejszych podobieństw i doszukiwano się ich m.in. w dacie urodzin zabójców, ponieważ oboje przyszli na świat 19 kwietnia, choć oczywiście w różnych latach. 23 września 2005 roku w ramach przygotowań do procesu Gwen poddano ocenie psychiatrycznej i testy zakończono w październiku 2005. Obrońcą kobiety miał być Sashi Nathan, prawnik specjalizujący się w trudnych sprawach kryminalnych. Ze względu na to, że oskarżona pochodziła z innego kraju niż miejsce, w którym doszło do zbrodni, pojawiły się konflikty między Singapurem a Filipinami. Filipiński rząd obawiał się, że Gwen zostanie skazana na śmierć, co wywołało protesty filipińskiej opinii publicznej. Tymczasem Singapurczycy zapewniali, że Gwen została sprawiedliwie potraktowana i tak będzie też na dalszych etapach postępowania. Ambasador Filipin, Belen Anota, radził swoim rodzimym mediom, aby powstrzymały się od spekulacji i nakręcania sensacji, która może negatywnie wpłynąć na demokratyczne stosunki między krajami. Kilku przedstawicieli rządu filipińskiego zostało wysłanych do Singapuru, aby udzielić wsparcia Gwen w trakcie postępowania sądowego. 25 września 2005 roku ciało Jane Parangan La Puebli przetransportowano samolotem na Filipiny i przekazano rodzinie w celu pochówku. W rejonie Orchard Road zorganizowano także odmówienie modlitw i odprawienie religijnych rytuałów przez mnichów buddyjskich w intencji Jane. Tymczasem kobieta oskarżona o odebranie życia 26-latce w końcu postanowiła odkryć przed śledczymi kolejne informacje na temat tej tragedii. Gwen przyznała, że między nią a Jane doszło do bójki. Aguilar po raz pierwszy przyjechała do Singapuru w 2001 roku, żeby pracować jako pokojówka i to tam zaprzyjaźniła się z Jane. Wkrótce kobiety bardzo się zaprzyjaźniły i traktowały się jak siostry. Jednak w dniu morderstwa pokłóciły się o dług w wysokości $2000. Gwen pożyczyła te środki Jane, aby pomóc jej z chwilowymi, jak się wydawało, problemami finansowymi. Połowę tych środków wzięła ze swojego osobistego konta, a drugi 1000 pożyczyła od innej pokojówki, która z kolei miała pieniądze od singapurskiego lichwiarza. Wkrótce Gwen musiała zwrócić tę pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 20%. I podczas gdy ona coraz bardziej stresowała się ze względu na dług, Jane wydawała się zupełnie tym nie przejmować i nie spieszyła się ze spłatą zadłużenia.
W dniu morderstwa kobiety były w domu pracodawców Gwen, aby omówić spłatę. W pewnym momencie, gdy Gwen zasugerowała przyjaciółce, że powinna sprzedać swoje sprzęty fotograficzne, aby oddać pieniądze, La Puebla zdenerwowała się i podniosła głos. Doprowadziło to do wybuchu kłótni. Zdaniem Gwen początkowo próbowała załagodzić sytuację, ale kiedy ponownie wspomniała o sprzedaży aparatów, konfrontacja zaogniła się i doszło do rękoczynów. Kobiety szarpały się za włosy i w pewnym momencie 29-latka ugryzła Jane w ramię. To właśnie te ślady były widoczne na ciele zmarłej i analiza porównawcza dokumentacji dentystycznej potwierdziła, że odcisk zębów należał do Aguilar. Kobiety walczyły tak zaciekle, że pościel, ściany i podłoga były zachlapane krwią. W pewnym momencie Gwen popchnęła przyjaciółkę na łóżko, położyła jej poduszkę na twarzy i zaczęła dusić do momentu, aż tamta straciła przytomność. Nagle czas jakby stanął w miejscu, zapadła kompletna cisza i spokój. Gwen zrozumiała, co zrobiła i zaczęła płakać. Obawiała się, że Jane nie żyje. Jednak, gdy chwilę później okazało się, że Jane faktycznie przeżyła i po prostu tylko chwilowo straciła przytomność, Gwen ponownie się na nią rzuciła i tym razem dusiła ją do momentu, aż była pewna, że La Puebla nie żyje. Następnie schowała ciało przyjaciółki w swoim pokoju, do torby i odczekała 2 dni. 9 września, gdy jej pracodawców nie było w domu, pojechała do miasta i tam kupiła tasak, siekierę, czarne worki na śmieci oraz płócienne rękawiczki i drugą parę lateksowych. Po powrocie do mieszkania przystąpiła do rozczłonkowania ciała Jane. Po wszystkim, aby ukryć ślady w pokoju, kupiła wałek do malowania ścian, 2 poszewki na poduszki i prześcieradło, a nawet zieloną tapetę pasującą do tej, która była w mieszkaniu pracodawcy. Tapetą zakryła plamy, których nie udało się całkowicie zmyć. Wyrzuciła koc leżący na łóżku, umyła tasak i siekierę i umieściła je w szafce w kuchni. Wszystko wyczyściła dokładnie detergentem i na koniec wyrzuciła rękawiczki i poduszkę, którą udusiła Jane. Szczątki przyjaciółki zawinęła w gazety, zapakowała do plastikowych toreb i worków na śmieci, po czym włożyła do walizek i większych worków. Około południa zamówiła taksówkę, zabrała torbę zawierającą głowę i kończyny i pojechała na Orchard Road. Torbę porzuciła koło muralu około 12:35 i było to miejsce, które znajdowało się zaledwie rzut beretem od parku, w którym Gwen spotykała się z Jane w każdą niedzielę. Do mieszkania wróciła godzinę później i wzięła walizkę zawierającą tułów i po raz kolejny taksówką pojechała do miasta. Tym razem porzuciła walizkę w okolicy przystanku autobusowego. Podczas przesłuchania 29-latka nie potrafiła w żaden sposób wyjaśnić, dlaczego zdecydowała się porzucić szczątki w tak oczywistych i publicznie dostępnych miejscach. Badania psychiatryczne przeprowadzone przez doktora Tomiego Tana wykazały, że Gwen cierpiała na depresję, która znacznie upośledzała jej zdolności umysłowe w czasie, gdy odebrała życie Jane. Dlatego też jeszcze przed procesem zdecydowano się złagodzić wymiar kary, jakiego miał żądać oskarżyciel. 29 maja 2006 roku, po wysłuchaniu stanowisk obrony i oskarżenia, sędzia wydał wyrok. Stwierdził, że zachowanie Aguilar nie zasługiwało na tak surową karę jak dożywotnie pozbawienie wolności, ponieważ podczas pobytu w więzieniu jej stan psychiczny, który był pogorszony ze względu na problemy finansowe, uległ znacznej poprawie. W dodatku, zdaniem psychiatry, kobieta miała silne wsparcie ze strony rodziny i ryzyko ponownego popełnienia przez nią przestępstwa były niskie. Sędzia określił działania Gwen jako groteskowe i obrzydliwe, ale zwrócił uwagę na to, że jej decyzja o porzuceniu części ciała w miejscach publicznych świadczyła o jej problemach psychicznych. Dlatego też, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności łagodzące, kobieta została skazana jedynie na 10 lat pozbawienia wolności.
odbyła tę karę w więzieniu dla kobiet w Changi w Singapurze, a ponieważ wyrok datowany był wstecz od dnia jej aresztowania, to mogła opuścić zakład karny już we wrześniu 2015 roku. 16 lat później sprawa wciąż nie była zapomniana i budziła kontrowersje. W lutym 2022 roku obrońca kobiety wypowiedział się publicznie na ten temat i przypomniał sobie, że pracując nad sprawą pokojówki, musiał ignorować wszystkie sensacyjne aspekty tej sprawy oraz spekulacje, których w tym przypadku nie brakowało. Musiał dołożyć wszelkich starań w obronie i zebrać dowody potwierdzające to, że do tego zabójstwa doszło podczas bójki, a nie było to morderstwo pierwszego stopnia dokonane z zimną krwią, a tym bardziej z premedytacją. Jeszcze podczas pobytu Aguilar w więzieniu, singapurski program kryminalny Crime Watch opisał tę zbrodnię w jednym z odcinków, które wyemitowano w lipcu 2006. Po latach w Singapurze doszło do jeszcze dwóch podobnych, przerażających zbrodni. W 2013 roku 33-letnia obywatelka Indii, Jaswinder Kaura, została zamordowana przez swojego męża, Harvindera Singha, który poćwiartował jej zwłoki, a części ciała wyrzucił do kanału przy McNair Road. Choć nigdy nie odnaleziono głowy i rąk kobiety, udało się zidentyfikować ją dzięki testom DNA. Mąż zdążył uciec z Singapuru kilka godzin przed odkryciem szczątków żony i został umieszczony na liście osób poszukiwanych przez Interpol. Na dzień dzisiejszy wciąż pozostaje na wolności. A w czerwcu 2014 roku w porzuconej walizce znaleziono beznogie ciało 59-letniego obywatela Pakistanu, Muhammada Nura. Bagaż znalazł 81-letni bezdomny mężczyzna. Policyjne dochodzenie doprowadziło do aresztowania dwóch współlokatorów zmarłego, którzy także pochodzili z Pakistanu. Walizkę zawierającą nogi 59-latka odnaleziono później na cmentarzu muzułmańskim. Motywem zbrodni okazały się być pieniądze. Mężczyźni chcieli ukraść ofierze środki, które wygrał w karty. 17 lutego 2017 roku zabójcy zostali skazani na śmierć. Obie te zbrodnie były porównywane do zabójstwa Liu oraz do tragicznej śmierci Jane ze względu na powtarzający się makabryczny wątek rozczłonkowania ciała. W lipcu 2015 roku singapurski dziennik The Straits Times opublikował e-book zatytułowany Winni zgodnie z zarzutami. 25 przestępstw, które wstrząsnęły Singapurem od 1965 roku. Morderstwo, którego dokonała Gwen, znalazło się na tej niechlubnej liście. I to jest już koniec tego odcinka. Zdaję sobie sprawę, że jego tematyka była dość ciężka, jednak trzeba wiedzieć, że takie sytuacje również się zdarzają, a tylko dzięki świadomości i wiedzy na temat zła, jakie kryje się na tym świecie, można skutecznie się przed nim bronić. W komentarzach podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat wysokości wyroku i decyzji o klasyfikacji tego czynu, ponieważ jest to chyba najbardziej kontrowersyjny aspekt tej sprawy i dlatego pozostaje ona na językach aż do dziś. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do zapoznania się z ofertą partnera dzisiejszego odcinka, czyli Letty Shops. W opisie znajdziecie link, pod którym będzie więcej informacji na temat serwisu oraz aktualnie trwającej loterii, w której główną nagrodą jest 100 tysięcy złotych. A jeśli macie propozycje, o jakich sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to napiszcie je proszę w komentarzach albo wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!